Przed uczniami zespołu szkół nr 1 w Działdowie szereg wyjazdów na Politechnikę Gdańską. Uczniowie liceum o profilu matematyczno-fizycznym oraz młodzież z klas technik informatyk czy technik programista, niech już pakują plecaki na podróż do województwa pomorskiego. To będą częste wyjazdy. Dokładnie tak. Kolejny projekt, gdzie uczniowie mają zerowy wkład własny, finansowy, że tak powiem. Na projekt od teorii do praktyki udało się pozyskać dyrekcji 30 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na dojazdy. Koszta lokalowe ma pokryć Politechnika Gdańska. Dlatego przed nami szereg wyjazdów na Politechnikę Gdańską, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Właśnie na tym Wydziale uczniowie będą poznawać praktyczne zastosowanie poznanej teorii. Również w ramach projektu taka ciekawostka uczniowie będą mogli odwiedzić laboratoria firmy Intel. Placówka zdziałdowa jest jedną z jedenastu szkół, których projekt okazał się dobry i przeszedł klasyfikację. Na 24 złożone wnioski. Współpraca z Gdańską Uczelnią ma miejsce nie od wczoraj. Na czym korzystają dwie strony? My z Politechniką Gdańską współpracujemy już od kilku ładnych lat. Mamy podpisaną stałą umowę o współpracy, Co roku ją aneksujemy. I nie ukrywam, że spory już procent naszych uczniów jest studentami, bądź też absolwentami tej uczelni. Ta współpraca cały czas nam się rozwija. Ale co najważniejsze, no przy okazji spotka, Naszego absolwenta chwalą sobie to uczelnie, tak, dlatego no, idziemy z tą współpracą dalej. Nauka w terenie fajna przygoda okazja do praktycznej nauki zawodu. Projekt od teorii do praktyki z pewnością nudny nie będzie, i kto w nim weźmie udział, sporo wiedzy zdobędzie.